Siemano, witajcie, z tej strony Serwik Specy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na serii Od Janusza do Mariusza. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z wapnem. Także... lecimy z wapnem. Trzy tysiące za wapno. Także pojedziemy sobie porozrzucać wapno. Mam nadzieję, że na jedno pole starczy. No, powinno. Zrobimy sobie zdjęcie. O. No. No, także... polecimy sobie dzisiaj tak właśnie z wapnem i gitara. I gitara. Tak. Ogólnie patrzyłem sobie tak właśnie dzisiaj rano na ogłoszenia na OLX-ie, tam na te laptopy, no nie? I znalazłem jeszcze lepszy laptop, oczywiście MSI, za 1700 zł. Tak, ma Intercore i7, tam jakąś kartę graficzną, nie pamiętam, ale od Nvidia ileś tam. 8 giga RAM-u chyba ma, chociaż tego giga RAM-u to tak wystarczy. Windows 10 Pro, no i chyba tyle z tego, co tam, znaczy pewnie coś jeszcze jest, tylko że ja nie pamiętam, no ale tak z grubsza właśnie 1700 zł. Byłem też dzisiaj w Decathlonie w Rzeszowie. To naprawdę w Decathlonie właśnie jest teraz taki nowy rower od firmy Between, 5 koła, ale to już naprawdę taki coś pod downhilla podchodzi, mówię wam, kurde, jak to jest zarąbiste, tak jakby downhill. 120 mm skoku, te amortyzatory, koła to grubsze, takie grube jak moja myszka chyba, coś takiego. Także tam jeszcze było, że z przodu miał jedno przełożenie, z tyłu miał 11 i to 11, nie, 11, 12 chyba, to 12 przełożenie było takie duże, jakbyście mieli taki zwykły rower, i trzecia zębatka z przodu, tych przednich przerzutkach, także, i to było z tyłu, to także już to musiało tak chodzić leciutko, że masakra. No ale w sumie nie dziwię się, bo jakiś podjazd taki, no to trzeba tak biegi trochę zrzucić, że tak powiem. Nie to co nasze, kurde. Ja mam ogólnie Between 340 Rock Rider. Ogólnie u mnie w okolicy jest dużo tych rowerów, bo są aż 3 chyba. 4 nawet. Nie, 5 jest, 5, tylko że jeden jest inny. 4 są z tej samej firmy. Jeden jest inny kolor, a 5 to jest inny model. No ale na razie w miarę działa. Stunty, fajnie się stuntuje na nim. Także na razie zbieram na kompa. Dopiero później będę zbierał na rowerek. Także
że pozbieram sobie laptopa. Później na właśnie rowerek jakiś. Nie wiem, mam taki upatrzony firmy Trek 1350. No też fajny taki, tylko z amortyzatorem z przodu. Bez tam żadnych jakichś damperów. No ale trudno, no. No ale to. I też jest firmy Cross chyba. Jeden. Ogólnie dużo jest takich fajnych rowerów. Niby są używane, ale. No ale. Także to ponad 1000 zł trzeba dać, no bo. No nie oszukujmy się, za tak mniej niż 1000 zł to nie kupi się dobrego rowera. Żeby mieć dobry rower, to trzeba dać 5 koła. To tak. Tak na luźno. No jak te downhille takie, już te DH Demo 8, no to 8. No na OLX-ie tak za 3 koła kupi. Używany oczywiście, a nowy. No to jakieś 30, 8 tysięcy, coś takiego. Ale to ładnie wygląda, te koła takie obrudzone. No. No i właśnie dzisiaj koniec. O, sorry, tych egzaminów. No niestety koniec wolności. No ale też było trochę wolnego, także nie narzekam. By tak sobie filmów troszkę ponagrywałem, także spoko. Jadę? No, kurde. Ino metr brakowało. Ale urwał. Ale tylko trochę było. Także dziś też lecimy sobie na pewno, co tu jeszcze jest. Nawóz, nie, wapno. Chyba fajnie, że teraz wapno zrobili. Dobra, dobrze w sumie, że mam ten silos właśnie, bo w tych big padach to by wozić to, kurde, by zajęło pół odcinka przywiezienie tego na gospo. No i później to naładować, tak. Nie, to za dużo. Za dużo zachodu z tym. Także wolałem właśnie sobie kupić ten silos. Już zapłacić te 3 koła. Ale co? Niż tak srać się, że tak powiem. Z tymi bipodami. No ale wiecie, w realu to bym sobie mógł wozić Big Bady w naturze. Bo by było fajnie, a 19 farmingach tak. No. Tak średnio bym powiedział, tak średnio, no. Ogólnie. Chyba wszystko jest tam u tych zwierząt, chyba. Wszystko jest dobrze. Mi się wydaje, że tak, bo tu kury to tam mało jedzą tej pszenicy. Krowy strasznie dużo jedzą tego TMR-u, ja nie wiem. W końcu im wsypałem do końca ten TMR. Co zostało jeszcze na tym paszowozie. Wsypałem wszystko w końcu. No, no. No, na razie spoko. Tutaj też widzę, że ogarniają kurki, także też spoko. Dzisiaj chyba 12 odcinek od Janusza.
W następnym odcinku nie wiem, co tu by robić. Chyba coś tu trzeba będzie pokultywować. Chociaż, no, ja bym to zorał. Ale to bym musiał orać pole numer chyba 11. Lub to małe 20. Bo to tak co pole to by zajęło pół godziny. A komu się chce taką orkę oglądać? No to raczej tak średnio bym powiedział. Czekajcie, może sprawdzę jeszcze. Szybko. Czy tutaj wapno było? Aha, na razie nie trzeba orać, także spokojnie to leżówko sobie. Jakby to jeszcze był jakiś, nie wiem, kukurydza albo rzepak, no to jednak by trzeba było tym pługiem przelecieć. A tak to. A czekajcie, mam w ogóle. A i tak nie trzeba zaorywać. O Jezu. Zapraszam na kanał, także Faraday 2 oraz Bartek MTBDH. Nie wiem, kiedy filmik u nich na kanale się pojawi, nie mam pojęcia. Ale zapraszam bardzo serdecznie, bo tam kilka filmów jest, tak? Tam jakieś coś tam będzie. I Hubert Faraday właśnie tam planuje coś nagrać z tym swoim, tym właśnie, tym samochodzikiem RC za 1000 zł. Także też tam, no i gdzie ja tu jadę z tym rozsiewaczem? Jaki driver, no nie? Stój. Ach kurde, hamował. Dobra, cofaj krzywu. O, stój. No, także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeżeli film ci spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, wbij na kanały do chłopaków i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.